Cześć, pytanie i odpowiedzi ciąg dalszy. Dzisiaj pytanie odnośnie spalaczy. Jadłem spalacz nieistotnie jakiej firmy i niewiele pomógł. Czy klenbuterol i efedryna zdziała więcej? Podobno działają szybko i skutecznie, a zależy mi na szybkich efektach. Po pierwsze musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tamten spalacz nie zadziałał. Być może nie problem był w spalaczu, tylko problem był w całym twoim trybie życia, w twoim trybie treningowym, w twoim trybie jedzeniowym. Pamiętaj, że spalacz nie spala tkanki tłuszczowej, tylko pomaga ci w spaleniu tkanki tłuszczowej. Pomaga ci na przykład w transportowaniu komórek tłuszczowych, rozbijaniu ich, a nie w samym procesie spalania. Klenbuterol ma troszeczkę inne działanie, troszeczkę mocniej inwazyjne z racji tego, że oddziałuje na nasze serce, czyli jakby w sposób chemiczny, farmakologiczny przyspiesza pracę naszego serca, co na dłuższą metę oczywiście nie jest niczym pożądanym, no bo załatwimy sobie serducho, a tym bardziej dla osób, które tak jak no, z tego co sądzę jesteś osobą, nazwijmy to nieprofesjonalną, czyli w sposób rekreacyjny chcesz zadbać o swoją sylwetkę, więc wydaje mi się, że sięganie po środki dopingujące, tak zwane półśrodki, które się, bo tak się nazywa te środki, że tak powiem w naszym żargonie, mimo wszystko nie jest do końca to dobre rozwiązanie dla ciebie. No co, no nie będę nikogo zachęcał do brania dopingu, natomiast zdaję sobie sprawę, że kuszą te substancje właśnie tym, co napisałeś, czyli szybkimi efektami. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie warto stawiać na szali swojego zdrowia kosztem tego, że będziesz miał szybciej kraty na brzuchu. Wydaje mi się, że nie tędy droga. Zadbaj o odżywianie, zadbaj o całą resztę, a na pewno w dużo lepszy sposób i w dużo mniej inwazyjny zdobędziesz swoją wymarzoną sylwetkę.